Obserwujemy spadający trend jeśli chodzi o korzystanie z gotówki w związku z tym jakby przekazywanie naszym dzieciom kieszonkowego w formie takiej w formie banknotu w formie monet jest dosyć przestarzałe i niepraktyczne stąd też jakby idąc za trendem, że coraz więcej spośród nas płaci kartą niejednokrotnie płaci już też telefonem, korzysta z płatności internetowych. Dzieci chcą podążać naszym śladem. W związku z tym coraz częściej jakby korzystamy, przekazując naszym dzieciom kieszonkowe z wirtualnej możliwości przekazania tych środków na konto. Rodzice mają możliwość w sposób taki bardzo bezpieczny i nienachalny sprawować kontrolę nad tym w jaki sposób dziecko korzysta z narzędzi bankowych, które oferuje bank. Rodzic akceptuje prośby o przelew, które są przesyłane przez dziecko, ma możliwość weryfikowania limitów w ramach dokonywanych transakcji, może obserwować, jakie transakcje są przez dziecko dokonywane poprzez posiadanie wglądu w historii transakcji. Nasze badania wskazują, że ponad 70% dzieci czerpie wiedzę na temat bezpiecznego bankowania w internecie od rodziców. Stąd bardzo istotne jest to, żebyśmy rozmawiali z naszymi dziećmi, żebyśmy w trakcie zabawy. Zwracali uwagę na, te, na takie aspekty związane z, z tym, w jaki sposób bezpiecznie bankować, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w sieci. Gorąco polecam naszą grę Miasto ING na platformie Roblox. To takie dobre doświadczenie na wspólne spędzenie czasu, a przy okazji przekazywanie takich istotnych informacji, które w życiu codziennym, teraz i na przyszłość na pewno będą przydatne. Dzieci, podobnie jak my, chcą korzystać z z tych nowoczesnych metod płatności. Żeby z nich korzystać, trzeba mieć otwarte w banku, w banku konto. W związku z tym, jakby dostosowując produkty, które dostarczamy w naszym banku, bierzemy pod uwagę, w jakim wieku znajduje się dziecko i w zależności od jego wieku dostosowujemy ofertę, a w szczególności mam tutaj na myśli aplikację mobilną którą w naszym banku udostępniamy dzieciom powyżej 6 roku życia, czyli dziecko otwiera konto, następnie mając 6 lat może skorzystać z aplikacji mobilnej. Oprócz tego, chcąc dokonywać jakiekolwiek płatności, udostępniamy kartę przedpłaconą, która może również być udostępniona w formie zdigitalizowanej, co oznacza, że jeśli dziecko korzysta z aplikacji mobilnej na systemie Android, to wówczas ma możliwość również dokonywania płatności telefonem.